Witaj, mężczyźni, z tej strony Drago, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na wakacji KZ Redux jako konstytucyjna Republika Ameryki. W ostatnim odcinku mówiłem, że rozpocznę dopiero, gdy już zakończę kilka celów, dlatego że gra już dosyć wolno chodzi. I tak, jestem już na końcówce. Postanowiłem, że to zrobię, dlatego że w sumie nie opłaca mi się aż tak bardzo iść we wszystko takie, że... No, pokodowanie wszystkiego to nie jest. Jako, że i tak mamy Lindenburga, no to już wykorzystajmy to. Więc teraz, gdy to będziemy robić, to zauważyłem, gdzie jest to, żeby usunąć political. Więc to zrobimy. Raczej to nie zmieni naszego przywódcy, ale dobra, już pójdzie. Więc tak, ogólnie to jest jako dołączenie do frakcji. To nie jest dołączenie do, że wysyłamy im... wydarzenia, tylko że dołączamy do wojny. I tak, teraz jesteśmy z Japończykami, ale chodziło nam o inną wojnę. Chodzi nam o tą wojnę, tą, którą już... Okej, okay, już wszystko? Już? Okej. Okay. Więc jeżeli tak jest, no to na razie sobie tak rozstawimy. No... Nie wiem, czy będzie mi się chciało płynąć do Japonii, tam wszystkiego, wszystkim się zajmować. No ale co najwyżej tutaj sobie pobrońmy się sobie, bo... No, Japonia ma zasięg, więc... Na razie musimy sobie, żeby nasze porty były nieco bronione. Wyślijmy trochę tych dywizji tu. No i teraz czekamy. Wysłaliśmy ten desant. On płynie. No niestety nie wszystkie dywizje, dlatego że nie mam wybadanego, ale wystarczająco dużo, żeby na pewno wylądować. Też sobie ustawiłem porty statki, więc no trochę tych statków mamy. Gdzie jesteście? Dopiero jeszcze płyną. Ale wydaje mi się, że nasze dołączenie do wojny po prostu powoduje to, że Oni przegrają. Wiecie, to jest coś takiego, jak dołączę do was nauczyciel WF-u, jest po waszej stronie na lekcji. Okej, możemy też odpalić to, jak będziemy. Możemy też zostać spymasterem. No, spymasterem zostaliśmy, super. Okej, i teraz nam się zmieniło to. Chodzi, żeby odpalić to, gdy już będziemy blisko, żeby nie marnować czasu. Okej, okay, jakieś dywizje tutaj się pojawiły. Okej, okay, coś tam już spadło w pewnym momencie. Co się stało? Australia, Azja się zdesantowała, okej. Okay. Dobra. Więc czas się rozejść. Mam trochę bonusów do nich, więc... Te bonusy zapewne też dają swoje. No... Nie powiem... Jak jesteś już na wyspach, to nie można cię wypchnąć. Chociaż jak wprowadziłem multika, to udało mi wypchnąć mnie. Okej, okay, więc rozpoczynamy atak. Myślę, że także... Nasze armie mogą... przyjechać tutaj. Wiem, że zjemy sobie nieco tego, ale chodzi o to, żebyśmy mieli tam nieco miejsca na kolejne wojny, a w międzyczasie sobie weźmy to, ponieważ ewidentnie nam jest potrzebne i mamy kolejne dokiarty. O, mój cios. Naradajmy sobie na razie na to. Tak, nasza budowa jest dosyć straszna. Dobra, bo wy tak chodzicie wolno. Dobra, dajmy mega agresywny. I chodzi o to, że w sumie nie mamy zbyt blisko dywizji, więc jakbyście się tak jeszcze nie rozchodzili, ale na pewno żebyście się tutaj zajęli tą resztą. Okej. Okay. Zajmijcie się, nie możecie stać w miejscu.
możecie się rozejść. Zagreb wpadł. Albo oni byli nadal w wojnie z... Tak, byli w wojnie z tymi, zapomniałem. Z ten cały czas. Wygląda na to, że... Że nawet nie musimy reszty armii mieć. Ona i tak zapewne dopłynie za... Bardzo bardzo, ale... To długi czas. Więc... Więc raczej trochę to potrwa. Dobra, co tam my robiliśmy? Robiliśmy... To. Dobra, na razie się tym zajmujmy. Nasza mała, dosłownie mała armia była wystarczająca oraz dostaliśmy pokój z Japonią, co oznacza, że tak, zakończyła się wojna, której nie chcieliśmy. A my już przechodzimy do Londynu. Okej, co będzie? Myślę, że zmienimy nazwę, tak, zmienimy nazwę na Stany Zjednoczone. Nasz piękny... Piękny niebieski kolor... Nie jest on piękny. Po tym jak się przyzwyczaiłem do tego czarnego, był dobry. Trochę źle wybrałem, szczerze powiem. To był jeden z tych wyborów, które jednak nie powinniśmy podejmować. No ale nazwa trochę mnie wkurzała. Nazwy można było sobie nieco lepszą mieć. Okej, wygląda na to, że nasze dywizje z zagranicy... Nie, to... Dywizje, które... Mamy dosłownie 3 dywizje tutaj. No tutaj mamy 5 dywizji. Okej. No, zajmijcie się tym. I to jeszcze... Według mnie to nie są jeszcze jakieś takie mega potężne dywizje, więc... Po prostu mamy jakieś mega duże boosty na nie. Okej. Niech się zajmą tym, a my przyjmijmy resztę. Mi się przydało przejąć Londyn, ale wygląda na to, że to będzie jedno z ostatnich miejsc, które zdobędziemy. No i zdobyliśmy. Jej. Dobra, więc jeszcze pójdźcie tu. Nie, nie możemy. Dobra, więc... Desant, Brest. I jeszcze przyspieszenie desantu. A wy... Tutaj się rozchodzimy. Okej. I powinniśmy sobie poradzić. Dobra, nasza potężna armia już się desantuje. Ona będzie nawet potrzebna nam, dlatego że będzie to polegało na tym, że w przyszłości ona po prostu będzie nas wspomagała, nasz desant. Nie możemy jeszcze wystawić tych dywizji, ok, niech tam stoją. A my w międzyczasie musimy coś poklikać sobie, ponieważ jest strasznie dużo rzeczy, które można robić w międzyczasie. Okej, nie mamy więcej agentów? Nie mamy. Ale wyślijmy ich... Nie, może lepiej do Paryża. Będzie lepszy. Lepiej wtedy. Nie będziemy musieli od razu wszystkiego przerzucać. Oraz chyba Niemcy się cieszą, że my dołączyliśmy, bo dosłownie my weszliśmy do Wielkiej Brytanii z łatwością i ich pokonaliśmy, a Niemcy... Pójdziemy z Fordem. Ford to jest normalny gościu, prawda? Nie, wiem, że... On jest jako taki totalny wariat. Okej. Tutaj powoli już kończymy. W ogóle to jest to, co teraz korzystam z tej umiejętności, to jest ona na jakaś reduksie. I ona jest taka przydatna. Normalnie w podstawce też bym ją dał. Tylko, że jest taki problem, że jakiś error na samym końcu się pojawia. Albo jak się przechodzi, tak, jak przechodzimy, to się tutaj zmienia i nie wiem dlaczego. Nie, na razie nie chcemy dołączyć do waszych wojen. Na razie doktora Phila wyślemy do Paryża. A tak to jeszcze kilkanaście dni i będzie już koniec. Koniec tej wojny.
zrobimy paradę w Londynie. To jest to? Nie, to jest to. Okej. Okay. Zrobiłem sobie, że inne minio, dlatego że ten będzie bardziej pod antitanki. O, i ogólnie śmieszna rzecz, bo zmienili to, jak się teraz zapisują te nowe te rzeczy, że teraz dodali, że jest rozróżnienie na broń, na czołgi i na samoloty. Nie na czołgi z... Albo tak, jest na czołgi, tylko że nie wszyscy mają. Właśnie to jest najlepsze, że nie wszyscy mają tego. I na statki oczywiście. O to mi chodziło. Więc tak, teraz można jeszcze bardziej sobie to porobić. Chociaż, nie powiem, teraz znowu trzeba się głowić, jak to niby dokładnie wygląda. Ale każda aktualizacja tak wygląda, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Okej. Okay. Tutaj jakieś samoloty mamy. Możemy trochę je zmodernizować. Nie chcę trzymać aż tak dużo złego sprzętu. Okej, za chwilę powinniśmy wystartować. Teraz się tylko zajmijmy tym. W sumie powinniśmy najpierw te polityczne zdjąć, ponieważ teraz naprawdę słabo jest. Okej, więc sobie pociągnijmy to, bo musimy sobie odbić. A teraz mamy mnóstwo fabryk znowu. Więc dajmy sobie tutaj tak. Okej, już dwa dni. Okej, i poszło. Dobra. I jak to wygląda desant? Bo w sumie to jest desant na jedną prowincję. Wygląda na to, że się udało. W sumie trudno było, żeby się nie udało. Ale prawdopodobne jest to, że nasi Marines samodzielnie mogliby Francję podbić. Ale na razie poczekajmy. Wydaje mi się, że po prostu... Znaczy się wiadomo, że USA po wojnie jest mega, ma mega dobre dywizje, ale chodzi o to, że ja jeszcze je zachowałem wszystkie, więc tak. Dobrze poszło. Dobra, czy wysłać jeszcze jakąś armię? Może przynajmniej jedną wyślę. Dobra, niech tutaj płyną i powinniśmy już zdobywać. W ogóle jesteśmy już prawie pod Paryżem, dopiero teraz opór jakiś czujemy. Dobra, armia różowa, możesz szybciej iść, ponieważ, że tak powiem, trochę głupio jest, bo za chwilę skapitulujemy. Francja, ty nawet jeszcze nie dotarłaś na front. O nie, jeszcze Włosi są jako ci, ale wygląda na to, że Austria sobie jakoś radzi z nimi. Okej. Okay. Wygląda na to, że sobie w miarę dobrze radzą wszyscy. Czy my nie mamy jakiegoś tutaj robionego? Nie mamy. Okej. Okay. Jakieś bonusy zawsze chętnie weźmiemy sobie. No, dosyć dużo mamy manpowera. Okej. Okay. Czy już chyba stanęliśmy w miejscu? W takim razie czas wysłać całą naszą armię i dosłownie zmieść wszystko z powierzchni ziemi. Okej. Okay. Zajmijcie się tylko tymi. Dobra, możemy go aresztować. Zgadzam się, że to można byłoby zmienić go na przywódcę, ale chyba już raczej się nie uda nam. Okej. Okay. Zróbmy, żeby był lojalny. A w międzyczasie czekamy na naszą potężną armię, która nie przybywa, dlatego że nie ma podłączonego rozkazu. Okej. Okay. I już teraz powinna przybywać. No, to jeszcze FPS mi dropią na to, jak się patrzę, jak oni rozchodzą się.
Okej, okay, wydaje mi się, że już wszystko jest pozamiatane. Oprócz tego, że Francja już powinna dawno paść, to wszystko jest w porządku. Tak, podoba mi się, jak od tyłu dosłownie Francję przyjęliśmy. Okej. Okay. Okej. Okay. W sumie nawet lepiej dla nas. Dobra, nasi Marines. Wszyscy na Włochy. Okej, okay. Trochę nam podzielili front, ale rozumieją, jaki jest rozkaz. Dobra. Okej, okay, w takim razie chyba już. Po tym jak tych pokonamy, to zapewne kończę serię. Nie opłaca mi się nic więcej robić. Bo w tym dołączeniu do Niemiec to nic. Nic tak naprawdę nie ma z. Żeby pokonać jeszcze. O, Francja się zdesantowała, wow. Gratulujemy. Tak, robiłaś nam to co chwilę, więc. Więc gratulujemy. Okej. Okay. Teraz tylko w sumie Wenecja zgaduję, że to jest taki jeden ostatni duży punkt zwycięstwa. Ale jest tam zapewne mnóstwo dywizji. A, był koniec. Dobra. Więc oprócz tego, że bierzemy wszystkie statki. Dobra, nie wszystkie, ale większość. Większość, gdy tylko tą, którą na razie posiadamy. Więc tylko spasujemy. 5 pasów. I teraz bierzemy resztę. Więc tak, oczywiście, my kontrolujemy marynarkę. Więc tak, my bierzemy Wielką Brytanię, wiadomo. Francję my bierzemy. Włochy to już jest różnica. Więc zobaczymy. West Indies my bierzemy. Albanię, no to wezmą oczywiście Austriacy. I Bułgarię też. I tutaj Grecję. Więc tak, co tam dalej zostało? Chile, no to my weźmiemy Chile, bo to jest nasza strefa wpływów. Haiti też. Paragwaj też. Dalej, tutaj teraz Niemcy. Niemcy wezmą Luksemburg. I Norwegię. A nacjonaliści wezmą. No w sumie nie całość. Tutaj oddamy. A resztę wezmą Francuzi. Okej. Okay. Chyba tak będzie uczciwie. Tak. Tak wygląda wspaniały nowy świat. I tylko poczekamy sobie, żeby pozwyzwalać to resztę. Więc tak, Wielka Brytania. A zrobimy ją jako jedną Brytanię. Francja. Tak, zrobimy własną marionetkę Francji. Jezus, została tutaj część. West Indies. Jeżeli nie możemy zaanektować, no to zrobimy. Chociaż zgaduję, że moglibyśmy to w sumie uznać, że tam może coś pójdzie dla nas. Dobra, na razie jeszcze poczekajmy chwilę na kolejną turę. Możemy oddać terytorium Paragwaju. Okej. Okay. Nie wiem, co to był za super event, ale nie powinien. Więc Austriacy. No, dobrze się czują. My nie jesteśmy w sumie w wojnie z ruskimi, więc
Nie musimy się martwić. Okej, więc tak wyglądało. Wiem, że w sumie chciałem pójść jedną ścieżką, ale myślałem, że ten gość jakoś się pojawi. Przestałem szukać w kodzie, jak to się robi. A w sumie wiedziałem już, co dokładnie mam porobić, żeby tamten, żeby się wszystko już pojawiło, ale no sorry, że tak wyszło. Tak naprawdę w sumie nawet fajnie się grało jako ci. No tego bym chciał tak naprawdę, żeby był ciągle. Chociaż on też nie miał jakiejś takiej mega dużo bonusów, że nie był aż taki OP. No tutaj już się zaczynały bonusy takie realne. Tutaj research slot, no to by było dobre. No się nie udało. Co tutaj? Tutaj w sumie już kończymy ten political, ale to resztę nie. Dobra, wyszło na to, że Lindenburga wzięliśmy. To nie jest on jakiś taki najtrudniejszy do wybrania. Inna seria z Kaiser Reduxa, możecie zawsze proponować. Zgaduję, że już jakieś komentarze były. Więc to wszystko. Widzimy się w kolejnych seriach. No to, cześć!